Hej, z tej strony Alek, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy FIFA 14. I kontynuujemy naszą karierę. Ale najpierw zmienię sobie formację, wrócę do mojej starej formacji, którą grałem od razu, czyli 4-2-3-1. I ustawię ten skład jakoś porządnie. Zapata, a gdzie jest pan? Pan Mekses, na ławeczce siedzisz, jo? Gdzie jest Zapata? Tutaj, okej. Tu jesteś Nigel de Jong. Montari, gdzie jest mój biedok? Aha, tu jest dupek, dobra. Montolivo z Nigelem de Jongiem macie grać. Sien Honda Birsa El Sharawi na boku przecież ma grać na tym. A tu ma grać kto? Robinho? Robinho na ataku to nie za bardzo. Pacini, okej, okay, tak, możemy spróbować zagrać. Zobaczymy, El Sharawi na boku, Birsa w środku, Honda. Spróbujmy tak zagrać, może coś to zmieni. Bo trzeba było ruszyć, chociaż jakieś punkty zdobywać, bo naprawdę na razie stoimy kiepsko. Kiepsko w lidze, ostatnie miejsce, no. Amelia na bramce, no zobaczymy, czy Amelia się sprawdzi. Na bramce, no może jednak. O, ale gdyby się już tak nie przymulało, to też by było fajnie i żebym ja nie ziewał jeszcze po drodze. No to zacznijmy ten mecz, zobaczmy jak nam pójdzie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Niestety pierwsza wiadomość zła. Leje na stadionie i zobaczymy. A to niech se leje. Czy leje, czy jest, kurde, sucho, ja i tak, tak samo szczerze. O, żeby się tylko nie przymulało. Oj, już zaczyna się. Właśnie o tym mówię, zaczyna się już. Dobra, na luziku. Spalony na całe szczęście dla mnie. I może ja już zacznę grać jakoś porządniej, bo już mogli mnie przy pierwszej akcji zaskoczyć, ale na całe szczęście nie zaskoczyli. Nigel de Jong, Mekses, Montolivo, Honda, no ładnie Honda teraz minął ich. Jeszcze raz Honda, jeszcze raz. I jeszcze raz, tak głęboko do Pacciniego od bramki Andrzej, czy jakoś tak się to czyta. Jakby tak płynnie chodziło, też było super. Zapata do Abate. Abate, co tu Abate wykombinuje? Abate wykombinował do El Sharawiego, który się gubi. Ale już jest Abate, no, pogubił się także. I wrzutka, ale nic z tego nie wynikło. Pacciniego znowu w polu karnym nie było. To jest dziwne. Ja muszę jakiegoś napastnika ściągnąć na zmianę do Balotelliego. Kurde, ale mi bierze dzisiaj, no. To ziewanie. Żeby mi tylko mikrofon jeszcze nie przerywał po drodze, było super. Oj, Panie Mekses. I broni Amelia, dobrze. Keko. Oj. I znowu broni Amelia. No ciężko ten sezon, ciężko widzę.
Łap Amelia spokojnie. Konstant. No może przyspieszyć trochę trzeba. No, konstruktorem to może był, bo na razie słabo Montolivo gra niestety. Rzut karny, oczywiście! Jak ja nie chciałem trafić go w girę, no to jest dobre, naprawdę. I będzie 1-0, Amelia nie obroni karnego, co by tej. No, ale też nie liczyłem na to, że oni przestrzelą. Tak jakoś... Jakoś dziwacznie to trafili. Ale może nawet lepiej, żeby go karnego nie wykorzystali. No, ale zaraz i tak możemy bramkę stracić. Bo tutaj naprawdę nas jadą jak dzieci. Kolejny rzut karny, którego nie spowodowałem, tylko Mekses ciągle fauluje ich. I znowu Bergessio, czy teraz będzie strzelał w środek? Kolejny karny przestrzelił, no to jest już koszmar dla nich. Dwa karne przestrzeli w ciągu 4-5 minut, no to jest naprawdę... To trzeba się nazywać Bergessio, no. Mekses. Bardzo spokojnie stara się Milan grać. Ale czy to coś da? Czy to coś da? No, może coś. Dobra interwencja, blokuje centrę. Dobrze. No, De Jong miał grać tą piłkę. No teraz już jest za wolno, ta akcja już jest zwolniona ostro. No i kolejne przejęcie zresztą. Źle. Słabo, bardzo słabo, no. I co teraz? Co teraz? Ja pytam się. Dobra, no jeszcze jedno przejęcie by się takie przydało, no ale nie oczekujmy zbyt wiele. No Mekses za te dwa spowodowane karne, to on już u mnie nawet w składzie nie powinien grać, no ale trzymamy jeszcze tą dwójkę Zapata i Mekses, zobaczymy czy się jakoś jeszcze, może się postarają jakoś jeszcze, może zaczną grać jeszcze jakoś na poziomie, bo no ładnie teraz porozgrywaliśmy tą piłkę i no blisko było. To do strzelał Bielsa chyba. El Sharawi. Mekses, ale prosto bramkarza Andujara. Mekses chce się cofać do obrony. Ale już widzę spokój, opanowanie na twarzy Montolivo i można kontynuować akcję dalej. Ale błąd Hondy. Honda musi teraz pilnować tutaj. Mogli ładny atak tutaj stworzyć, ale... Niestety... Już starają się szybko rozprowadzić ten atak, ale De Jong w ataku to jest po prostu koszmar. Ależ teraz chcieli ładnie to rozegrać, ale... Nie zrozumiał się El Shaarawy z Pazzinimi po akcji. Koniec pierwszej połowy, choć powinien przegrywać 2-0, jest remis 0-0. O, mam dwa strzały i dwa celne. No i Bielsa, De Jong, Abate. Co ten Abate jest w stanie tutaj zrobić? El Shaarawy. Nigel De Jong. El Shaarawy. Abate. Abate. Abate! No może strzałem. Życie, panie. Panie Abate. Trzeba strzelać, żeby próbować, żeby... Trzeba próbować, żeby strzelić. O. To chciałem powiedzieć.
Ale to podanie było dobre, myślę. Lera jeszcze mi się odbija. To już jest szans po prostu. Amelia, do przodu. Bardzo celne podanie. Honda. Tutaj Konstant musi szybciej obiegać te piłki, jeżeli mają coś jeszcze dzisiaj stworzyć. No, ale się zaczyna. Zaczyna się już te kontry. Pięta Achillesowa zaczyna się już dla Milanu, czyli kontrataki po szybkiej stracie piłki w środku pola, no. No i rzut rożny. No rzuty rożne też może być piętą Achillesową. Bo... szczerze powiedziawszy, to wszystko może być piętą Achillesową w tej drużynie, no bo... no ale teraz potrzeba tutaj zawodników. A Honda się nie śpieszy, tak popatrzeć. No ale tu trzeba grać. Teraz. Brakuje teraz takich właśnie akcji. No musi być z tego bramka El-Sharawi. El-Sharawi. Nie ma, jest. 1-0. Prowadzę w 59 minucie. Strzela bramkę El-Sharawi. No i uspokaja trybuny. Pokazuje, to jest nic. No naprawdę tam było sporo zamieszania. I co cud chyba, że skierował właśnie piłkę do bramki. No, obawiam się, że teraz rzucą się na mnie jak wilki. Bardzo mądrze Pazzini. No, on teraz ma okazję i niech ją wykorzysta. Dobrze. Strzelił i teraz trzeba rzut rożny dobrze rozegrać. Oj, 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 oj. To nie wyszło, Birsie. Albo raczej mnie nie wyszło, bo ja to lepiej celowałem, ale niestety musiało się w takim momencie szlagować, a co tam, nie? Pomogło mi to bardzo. No i Konstant, Konstant. No! Ale Honda przymierzył! No ja nie mogę. No i zmiany. Zmiany są potrzebne, potrzeba nowości, potrzeba jakiegoś zaangażowania. Birsa przede wszystkim zejdzie, wejdzie Kaka, no i kto jeszcze może? Muntari może wejść za Montolivo i jeszcze Honda zejdzie i wejdzie Robinho, więc jest szansa coś ugrać w tym meczu jeszcze więcej. Montolivo schodzi, to było pewne, on jest zmęczony. Nic nie pokazał takiego nadzwyczajnego w tym meczu, ale... myślę, że dzisiaj bardziej na defensywie się skupił, chodzi tak, te dwa karne, które miała właśnie Catania, oni powinni je spokojnie wykorzystać. Ten mecz na pewno inaczej by się ułożył, by mieli kontrolę nad nim, a tak, no niestety. No leś, tutaj Pazzini, no postraszył trochę drużynę Catanii, ale to nic dalej. Dalej jest to słaba sytuacja Milanu. No, Catania jednym atakiem może wszystko skończyć. No i właśnie o tym mówię. Strata w takich miejscach to może się koszmarnie skończyć, ale jest Muntari na całe szczęście w defensywie. On pomaga tutaj sporo. Uwaga, Konstant. Nie, to jest Robinho. Tutaj Konstant już nabiega. No i... blisko, blisko to wszystko jest. Cały czas brakuje tego wykończenia jeszcze. No teraz Mekses koszmarny błąd popełnia i to może się skończyć bramką już. No jednak zwolnili. I uwaga, tutaj mocno próbują pilnować ich. Ale to się kończy. No już się bałem, że bramką. No nie wiem, czy Mekses powinien w obronie grać. On bardzo słabo gra w tej obronie. Bardzo. Bez transferów niestety Milan chyba daleko nie zajedzie tym składem, no. Trzeba pościągać tych obrońców, bo naprawdę ta obrona teraz jest bardzo słaba, bardzo. Konstant. Trochę przytrzymać piłkę, no przecież im się nie śpieszy, to Catania musi się śpieszyć, a im nie musi się nigdzie śpieszyć, oni mają grać swoje, no. Właśnie o tym mówię, nie bawić się piętkami, po co?
No, uwaga. Uwaga, po raz kolejny zresztą. I spokojnie tutaj Konstant, brawa dla niego. Nie dał się zaskoczyć z tej lewej strony. Ależ tutaj jeszcze faul był. Sędzia nic nie widział i... Ależ mądrze teraz zagrał. Zagrał Milan. No nie dał się sprowokować przede wszystkim. I uwaga, Abate ruszył do tej piłki. Abate jest tak, że tutaj był, ale niestety. Choć cały czas tutaj walczą. Za szybko starają się grać. No i teraz trzeba uspokoić tą grę. Proszę zobaczyć, jak Amelia spokojnie podaje tutaj. On nie jest w ogóle wystraszony tym, że podchodzi do niego kilku obrońców. On tutaj na spokojnie. I teraz uwaga. Może jakaś akcja, no. Kaka, Kaka. Wykorzystał teraz obrońcę. Bardzo mądrze Kaka gra. Czy myślę, że lepiej było, gdyby coś pokazał ciekawego. Kaka! Będzie rzut rożny, dobrze. Kaka! I bomba! Muntari? Chyba tak. Albo Nigel de Jong. 87 minuta, no 3 minuty jeszcze podstawowego czasu zostały. Kaka. El Sharawi. Bardzo mądrze, nie podawał tam do przodu. Po co mają tracić bezsensownie piłkę, jak mogą spokojnie rozegrać jeszcze ją. Abate, Abate. Abate i kolejny rzut rożny, no. El Sharawi. El Sharawi. Pacini z głowy, ale broni na spokojnie Andrzejar, no. I czy skończy już ten mecz? To jest naprawdę niesamowite. Czy będzie pierwsze zwycięstwo, czy kolejny remis? No, obawiam się tego remisu znowu. Czyżby to była ta pięta Achillesa? Nie! 1-1. 90. minuta. Po raz kolejny tracę bramkę w ostatniej minucie. I to chyba oznacza jedno. Spadek z ligi już. Tak, dałem się zaskoczyć niestety. I znowu brakowało mi w tej obronie Mexesa. Nie wiem, co on takiego robi, że tej obrony po prostu nie ma. I koniec meczu. Niestety, przegrana. Remis tylko. Kolejny zresztą. To nie daje dużej nadziei na to, że w klubie się to zmieni, bo naprawdę ciężko to widzę, ciężko. No, jesteśmy na 19 miejscu. 5 punktów tylko mamy, to jest koszmar. No, Bonera chce grać, no i niestety chyba będzie trzeba mu to udostępnić, bo... Oferta prowadzenia kadry narodowej. Szkocja, ale ja nie mogę prowadzić kadry, jeżeli tak słabo, takie słabe wyniki mam niestety w drużynie, no to jest w tej chwili koszmar dla mnie. Cały czas czekam, aż wróci mi do składu jeden obrońca, chyba najważniejszy dla mnie. Czyli napastnik, czyli Balotelli, no. Póki co nie mam jak tutaj ruszyć z tym Birsa. No muszę kombinować jakoś z tym składem. El Sharawi może z Robinho zmienią się bokami, no. Tak, może coś pokombinować trzeba z tym składem, no. To chyba do was wrócę, muszę na chwilę wyjść. Już jestem, więc gramy mecz z Livorno. Zobaczmy, jak nam pójdzie w tym meczu. Oby zwycięstwo, bo naprawdę tego zwycięstwa potrzebujemy jak nic. Jak niczego innego, więc
No oby dzisiaj, oby ten dzisiejszy mecz właśnie dał nam to zwycięstwo. To będzie ostatni mecz dzisiejszego dnia. Gdyż no, muszę... Niesamowite, no. I zobaczymy co dalej. Przed chwilą zauważyłem właśnie, że włączyło mi się nagranie. Bardzo super. Pewnie nie mogliście zobaczyć tej pierwszej bramki, ale cóż, nie moja wina, że Fraw czasem wariuje, no. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? I... Uwaga. Źle, źle, źle Delszarał jego w ogóle. Inaczej to chcieli rozegrać. Faul był, ale Bonery chyba, albo Ramiego, nie wiem. Koda od razu do przodu, starają się tutaj zgnieść, no ale po raz kolejny Bonera z Ramiem sobie doskonale radzą. I rusza. Robinho. Pacini. Pacini. Cały czas ma problemy z tym opanowaniem piłki, niestety. Nigel de Jong, Constant. Constant. Constant, Abate. Abate. I no, jestem ciekaw, jak tą akcję chciał rozegrać Montolivo. Niestety miał tylu przeciwników naraz, że już po pierwszym podaniu wydawało mi się, że to nie będzie możliwe, ale trzeba walczyć zawsze. No, już kolejna akcja El Shaarawy. El Shaarawy. El Shaarawy, El Shaarawy! Gol! Niewiarygodne 2-0! Ale ta piłka po prostu się już... No i znowu El Shaarawy pokazuje, nie ma z czego się cieszyć. Bramka jest, ale to nie jest to. Ale proszę zobaczyć, ta piłka się sturlała do tej bramki. No może to jest pomysł właśnie na takich bramkarzy. Może bramkarze nie lubią takich strzałów dolnych właśnie w róg, no. I kolejne przejęcie, co się dzieje po prostu ze mną? Aj, gdyby to doszło, to byłby śmiech. I faul niestety. Faul, i co teraz? Koda do przodu. Do przodu od razu starają się grać. No to ja staram się tutaj jak najwięcej teraz przeszkodzić im w ataku. Konstant, Konstant, ależ Konstant w ostatnich meczach bardzo solidnie gra. Ale teraz błąd. No, Robinho chyba. Ale już opanowane zagrożenie. Oj, 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 ta piłka nie doszła niestety do Pacyniego. Uprzedził go zawodnik po drodze i zabrał piłkę. Honda, bardzo mądrze. Konstant, Honda. No, już tutaj El Shaarawy, El Shaarawy. Wróciliśmy. Więc co tutaj, aha, Livorno nam przejął piłkę niestety, no. Sporo tych przerw dzisiaj, przycinek, no ale spokojo. To się oganie. Amelia mocno do przodu, ale spalony był niestety. Ale Amelia wcale nie najgorzej gra na bramce, jestem z niego na razie zadowolony. Na pewno lepiej od Abiatiego sobie radzi na tej bramce, więc nie ma co się przy razie przejmować. Uwaga. Ależ tutaj walka. Uwaga, El Shaarawy z De Jongiem. El Shaarawy. Konstant. Rami, ależ Rami się włączył teraz w akcję. Czeka tutaj, aż ruszy Abate. Oj, Pacini, no. Próbował tak z pierwszej piłki, ale to mu nie wyszło. Bardi od bramki, no. 31 minuta, no na razie nie ma szału, nie ma szału. Choć ja jestem zadowolony na razie z siebie, dwie bramki strzelić jednak, no to to już jest większe zabezpieczenie niż w ostatnim, ta jedna, no. I uwaga, uwaga.
El Sharawi, no. No i... No mam problem z tymi słuchawkami cholernymi, ale... Na luzie powinno już być ok, więc El Sharawi. Powracamy znowu do El Sharawiego, który no szaleje na tym skrzydle dzisiaj. Chyba zmiana skrzydła pomogła. Pacini 3! No to jest chyba już knockout. Bardzo ładnie tutaj El Sharawi ograł, dograł do Pacini, Pacini przyjął sobie piłkę jeszcze i wtedy strzelił niską piłkę. Bramkarz po prostu no, mógł tylko odprowadzić nogami, wzrokiem piłkę. No. Amelia! Dobra interwencja Amelii. Ależ tutaj El Sharawi starał się jak najlepszą pozycję sobie przybrać. No, uwaga. Bardzo mądrze Amelia wychodzi w bramki. To jest pozytyw. Pozytywnie naprawdę Amelia zaskakuje. Pacini ruszył tutaj na skrzydło. On bardzo lubi na skrzydle grać przecież. Oleż kuleła się ta piłka, kuleła. Nigel de Jong niestety nie dał rady. On jest też prawonożny, nie wiem dlaczego. Właśnie strzelał z lewej nogi, no mógł sobie spokojnie przełożyć. Ale pewnie chciał z pierwszej piłki spróbować. No wolno im teraz to trochę można powiedzieć. Lepiej grają, uwaga co tutaj wyprawia El Sharawi, no! On szaleje dzisiaj. Jeszcze pierwsza połowa się nie skończyła, już jest doliczony czas gry pierwszej połowy i uwaga, kolejna akcja i blok kolejny i kolejny rzut rożny. El Sharawi, Rami uderzał tą piłkę, ale to tak było no na pół szczupaka można powiedzieć chyba, tak na pół szczupaka, nie wyszło to. No i teraz sędzia powinien zakończyć pierwszą połowę, no po której no Milan chyba nareszcie będzie zadowolony ze swojej gry. 3-0 po pierwszej połowie to jest doskonały wynik. I oby tak grali dalej, oby. No naprawdę. No nareszcie może coś ruszyć w Milanie, no pierwsze zwycięstwo w sezonie, jak to brzmi? Po tylu kolejkach już Milan nie ma żadnego zwycięstwa. To jest naprawdę szok. Bardzo mądrze tutaj. Widzę, Milan nie pozwala jakkolwiek by chcieli dośrodkowania i... Próbował tu Montolivo jak najlepiej wybić to, ale... Paulinho, 5 asyst w lidze, no. I już tutaj ruszył Robinho. Ależ teraz przepięknie. Starali się tutaj jak najlepiej rozegrać tą akcję, ale niestety nie udało się wszystkiego zrobić tak, jakby chcieli. Konstant, on musi tu cholernie ostro pilnować tutaj tej lewej strony. Nie wychodzi, proszę zobaczyć, Bonera tak nie wychodzi daleko jak Mexes. No i nawet tu nie naciskali na bok, widzieli, że już nie dojdzie do tej piłki pomocnik. Dobra. Słuchałem się o tym, o czym oni tam mówili, no ale... Uwaga, Konstant. Konstant! Ależ to chciał zrobić. I... No za lekko chyba. Nie wiem kto to nawet strzelał, chyba Honda. Ale za lekko. Co z tym moim mikrofonem ukochanym się dzieje?
No, jakieś zmiany już mogę teraz zrobić? O Jezu, to powtórki. Na razie nie mam zamiaru. O, trochę już lepiej z tym dźwiękiem chyba. I tak chyba nie powinniście tego słyszeć, ale mi to cholernie przeszkadza! Kolejny strzał Milanu, ale broni. Teraz jakby się rozegrał ten bramkarz. Zaczął bronić te strzały wszystkie. No, ale to chyba za późno nieco. Ale no nie mówmy nigdy, nigdy, bo rusza akcja i jest kontra. Ale ostro Bonera potraktował. No może czerwona być nawet za to. Jak trener po... Nawet kartki nie dostał Bonera, no. I rzut wolny, Duda. Duda. Spokój. I Pacini. Pacini. No już tutaj ruszył Abate. Co Abate robi na tamtej stronie? To jest niemożliwe. I jest 4. Honda. 65. minuta. No i Abate pokazuje, że on także na lewej stronie potrafi grać. Będą zmiany, będą. 4-0. Nie zdarza się to często. No, w tym sezonie to pierwszy raz się zdarza mi tak zagrać dobrze, więc Montari na pewno wejdzie za Montolivo i jeszcze Honda wejdzie właśnie Tarabt, więc zmiany w Milanie. No, czy mogą już teraz odetchnąć, bo 4-0 to jest bezpieczny chyba wynik. Szkoda, że im takiego zwycięstwa się nie udało osiągnąć właśnie z Katanią. Konstant. Konstant. I uwaga. Ależ przepięknie to rozgrywają, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, ale Konstant, on chce też strzelić bramkę. Nie udało mu się, no. Nie, to był Muntari, przepraszam bardzo. Czemu nie strzelał z prawej nogi? Przecież prawa to jest jego chyba lepsza, nie wiem. I spalony. Montari. Abate. Montari. Robinho. Tarabt. Tarabt. I rzut rożny. Jeszcze dla Milanu. 72. minuta. Kaka. Kaka, jak on to rozegra, no! Dobry pomysł Bonera, musnął tą piłkę, ale zabrakło kogoś tam na dobitkę na drugim słupku. Żeby można było tą akcję przypieczętować, ojś. Nie ma Bonery w obronie, muszą sobie jakoś poradzić. Poradzili sobie, nawet jeszcze byli faulowani, no, po drodze, więc. I uwaga, ależ tu Robinho chciał zrobić. Jeszcze, no. Ależ tu walczą, Macie Milan. Oni chcą po prostu odblokować się jak najbardziej. To jest trafne, nie ma co czekać. Tu trzeba strzelać jak najwięcej bramek. Tyle ile oni bramek już stracili i przegrali tych meczów, no. No! De Jong! I nie ma, no. Robinho tam nie mógł chyba strzelać, był na spalonym, więc. Odpuścił kompletnie. Ojś, nie było. Paulu. Trochę zdziwiłem się, ale uwaga! Teraz. No, że mnie zatkało. I nie ma bramki! No, nie strzelili. Mieli najlepszą okazję w tym meczu Livorno. Amelia do przodu. 82. minuta. To już prawie koniec meczu. Amelia ma problem z tym wybijaniem właśnie tych piłek. No, faul kolejny zresztą. Kolejny rzut wolny. Abate, Abate, Abate. Robinho. Uwaga, no.
Kolejny, zresztą kolejny strzał, widzę tutaj, bardzo próbuje Tarap tu właśnie z Muntarim oddać strzał, ale... Spokój, od bramki zacznie Amelia. Konstant. Bardzo mądrze, Bonera z Ramim. I Abate. Abate spalony był, niestety. Spalony. Zawodnik zbyt szybko. Szkoda tego właśnie, tej akcji. No, mogło być 5-0, ale chyba już nie będzie. Choć jeszcze 5 minut doliczonych mamy, więc... I... Szał, normalnie szał. Jeszcze tu kombinują Livorno, jak chociaż tą jedną bramkę strzelić. Ale wątpię, żeby im na to w tym meczu pozwolił AC Milan, który jest no naprawdę w tym meczu niesamowity, no robią co mogą. Konstant, jeszcze tu starają się dobić leżącego. Tak to się robi, no jeszcze Konstant strzelał, no i będzie jeszcze ostatni rzut rożny chyba w tym meczu. Robinho nie pozwoli nawet sędzia tego. Wygrana 4-0 po bramkach Montolivo, Szałego, Pazziniego i Hondy. Gwiazdom Szarowi 8-8. Jak to będzie teraz tu wyglądało? No, w generalnej Milan 8 punktów, no ale to jest nic. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Co tu jeszcze mamy? Potencjalne oferty pracy jako selekcjoner Republika Korei i Indie nawet, no. Mario Balotelli wraca po kontuzji, to jest dobra wiadomość dla mnie. No więc następny mecz mamy z Romą, więc to będzie już ciężki przeciwnik, bardzo. No ale to było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się podobało, to łapy w górę i komentować, subskrybować, udostępniać i na razie żegnam was, trzymajcie się.